Dzień dobry, witam Państwa na konferencji po meczu Stal Rzeszów Olimpia Elbląg. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się remisem, wynikiem 0-0. Jest z nami trener gości, pan Tomasz Grzegorczyk. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Ja uważam, że dzisiaj z naszej strony dobre spotkanie przez 90 minut. Uważam, że graliśmy dzisiaj z jedną z lepszych drużyn tej lidze i nieprzypadkowo. Zespół Daniela Myśliwca jest na pierwszym miejscu, ma komplet punktów do dzisiejszego meczu. My jako pierwsi, można powiedzieć, ukryliśmy tego lidera, może nie kompletem 3 punktów, ale wywieźliśmy stąd cenny punkt i ja uważam, że przede wszystkim gratulacje dla moich zawodników za determinację i za organizację. Uważam, że dzisiaj byliśmy też dobrze poukładani taktycznie. Zdyscyplinowani w defensywie i to nam dało do przerwy 0-0 i tak naprawdę Stal nie stworzyła sobie jakichś groźnych sytuacji w pierwszej połowie. W drugiej połowie brakowało mi trochę w tej końcówce, gdzie byliśmy w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce, troszeczkę więcej spokoju, więcej takiej małej gry i sytuacji takich, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę lub lepiej gdzieś stworzyć sytuację taką podbramkową. Aczkolwiek mimo wszystko w drugiej połowie mieliśmy sytuacje te swoje. Michał Czarny nie trafił dobrze w piłkę, postawił w fragmencie gry. Piotr Kurbiel, Szymon Stanisławski groźnie uderzał. Miłosz Kałachur, także tych sytuacji trochę było. Aczkolwiek nie, w końcówce też i Stal mogła zdobyć bramkę. Uważam, że mimo wszystko my się cieszymy z tego punktu. Kolejny mecz na zero, no i teraz czas, żeby po prostu też więcej determinacji i więcej takiej zimnej krwi pokazać w polu karnym rywala. Ku temu będzie okazja w następnym meczu w sobotę. Dziękuję, trenerze. Dziękuję bardzo. Witam Państwa w drugiej części konferencji. Jest z nami trener gospodarzy Daniel Myśliwiec. Dzień dobry, trenerze. Proszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Mam na pewno mieszane uczucia, bo nie odnieśliśmy zwycięstwa i dlatego ocena nie może być dobra, ale zważywszy na wszelkie okoliczności, na to, z kim się mierzyliśmy i jakie były nasze warunki, to myślę, że z samego przebiegu można się było pokusić o coś więcej, ale tutaj trzeba na pewno zacząć od działań przeciwnika, który w mojej ocenie jest, wyłączając nas, najlepiej zorganizowany w tej lidze i miejsce w tabeli, to liczba straconych goli to nie jest przypadek. Dlatego tu szacunek dla trenera Grzegorczyka i jego piłkarzy. Wobec tego na nas też byli przygotowani w sposób specjalny, zmieniając ustawienie z jednym napastnikiem, zagęszczając środek pola, którędy chcieliśmy i planowaliśmy ataki. Niemniej myślę, że i tak nieźle w pierwszej połowie dostawaliśmy się między linię przeciwnika i to mnie cieszyło, ale na pewno widoczne było brak tego ostatniego podania, które cechowało nas też w poprzednich meczach, ale tak jak zmiana na pozycji napastnika w drużynie przeciwnej powodowała, że mniejsza liczba piłkarzy opuszczała linię obrony i dlatego mieliśmy problem z tą piłką prostopadłą ostatnią. Strategia na drugą połowę miała ulec zmianie, gdzie chcieliśmy atakować bardziej bocznymi korytarzami i o ile znów dostanie się między linię do momentu czerwonej kartki nie sprawiało nam problemów, tak później no, trzeba było zmienić ten plan. Plan zmieniliśmy i postawiliśmy na to, żeby pozbawić się tak naprawdę jednego pomocnika i liczyć na kontrataki plus stały fragment i myślę, że tutaj można było jeszcze bardziej pokłócić się w naszym wykonaniu atak pozycyjnym, bo przeciwnik bardziej się otworzył, dzięki temu paradoksalnie mieliśmy więcej klarownych sytuacji, bo dwie takie naprawdę niezłe, kiedy graliśmy w osłabieniu, ale to wynikało z tego, że Olimpia poczuła swój moment, poczuła moment, że może pokonać niepokonaną drużynę w tej lidze, drużynę, która nie poniosła ani jednej porażki i stąd tak naprawdę zmiana, która generowała większą liczbę, która umożliwiła nam generowanie większej liczby sytuacji, ale już nie rozwodząc się dłużej na tym meczu. O tym meczu to ja tylko przypomnę nam, naszym kibicom i moim piłkarzom, że w dalszym ciągu jesteśmy niepokonani. Mamy najwięcej bramek zdobytych, mamy najwięcej punktów, mamy najmniej goli straconych. Jesteśmy na ten moment najmocniejsi w lidze. Dziękuję, trenerze, za komentarz. Przejdziemy teraz do pytań od dziennikarzy. Pierwsze pytanie zadał pan Dominik Pasternak.
redakcja Podkarpacie Live. Jak oceni Pan grę drużyny po stracie zawodnika? Myślę, że grając z tak dobrym zespołem jak Olimpia, w niedowadze piłkarza stworzyć taką liczbę sytuacji to jest dobra informacja. Żałuję, że nie udało się ich zamienić na bramki, ale mówiąc ogólnie, było przyzwoicie. Kolejne pytanie również od Pana Dominika. Co było powodem absencji Krzysztofa Danielewicza? Krzysztof, tak samo jak kilku pozostałych piłkarzy, borykał się z jakimiś dolegliwościami żołądkowymi, bo nie tylko Krzysztof, Marcel Kotwica też nie mógł uczestniczyć w meczu, nie chcieliśmy w ogóle, żeby przychodził do szatni ze względu na te dolegliwości. Inni piłkarze, którzy nawet zagrali w podstawowej 11, mieli podobne problemy, ale uznali, że są w stanie walczyć o punkty i pomóc drużynie, dlatego oni byli na meczu, ale ogólnie w tym tygodniu mieliśmy problemy zdrowotne i tym bardziej szacunek, że w tych okolicznościach moi piłkarze byli w stanie wytrzymać 90 minut i pracować bardzo mocno na zwycięstwo. Kolejne pytanie również od Pana Dominika. Spośród wszystkich drużyn, z którymi graliście, do tej pory Olimpia wyglądała najlepiej fizycznie? Piłka nożna to piłka nożna, której w mojej ocenie przygotowanie fizyczne i wszelkie aspekty fizyczne są tylko dodatkiem albo wypadkową. Także nie będę oceniał przygotowania fizycznego i pod tym kątem nie chciałbym oceniać meczów, ale to był rywal, który pod kątem piłkarskim, jeszcze raz podkreślę, obok, wyłączając nasz, jest najlepiej zorganizowanym zespołem w tej lidze. Następne trzy pytania zadał Pan Waldemar Mazgaj, redakcja Nowin. Czy Olimpia to był najlepszy zespół, z jakim graliście do tej pory? Tak jak powiedziałem wcześniej. Dlaczego w pierwszej połowie Pana zespół zagrał tak mało odważnie? Nie zgodzę się z tezą, że zagraliśmy mniej odważnie. Tak jak tłumaczyłem na początku, mieliśmy po prostu mniej przestrzeni do wykorzystania i zmiana strategii przeciwnika bądź samego systemu obrony, bo przejście na 5-4-1 spowodowało, że inne przestrzenie były do wykorzystania niż planowaliśmy przed meczem. Po stracie Pawła Oleksego mieliście więcej szans na gole niż w 11. Czego wcześniej zabrakło? O tym też już mówiłem wcześniej. Przede wszystkim sposób grania Olimpii, która przyjechała, myślę, że z nastawieniem przede wszystkim nie stracić gola, poczuła moment, w którym mogłaby zdobyć bramkę i dlatego opuściła te strefy i te przestrzenie, które my później wykorzystywaliśmy w atakach szybkich. Dziękuję trenerze, to wszystko i trzymam kciuki za kolejny mecz. Dziękuję. Do zobaczenia.